Dzień dobry, kochani. Dzisiaj w czwartek postanowiłem Wam trochę wiadomości przekazać, bo jutro za bardzo nie będę miał czasu, także jutro nie czekajcie na filmik. Jak mi się uda, to dzisiaj jeszcze wszystko sklecę i wrzucę do sieci. Chciałbym Wam bardzo podziękować za wszystkie komentarze, za wszystkie dobre komentarze. Znaczy, wszystkie są dobre. Bardzo, bardzo się cieszę. Także za te wiążące, podpowiadające, gdzie co się wydarzyło i potwierdzające te informacje, które ja przekazuję. Także też bardzo Wam za to dziękuję. Jeszcze chciałbym odnośnie tych informacji, które ja przekazuję, to są moje informacje. Także jak ktoś, niech tego po prostu nikt nie bierze na 100%, to jest mój punkt widzenia. To, co ja zauważyłem, to, co ja odkryłem, to, co moje serce mi kazało dalej przekazać, ale to jest cały czas moje i tu po prostu każdy, tam parę było takich komentarzy nawet, że ktoś tam się nie zgadza z tym albo ma inny punkt widzenia. Każdy może myśleć jak chce, to jest to, co ja tu przekazuję, to jest tylko moje i tak po prostu czuję. I jak wy też tak czujecie, to mnie bardzo cieszy, bo też były takie fajne komentarze właśnie, które potwierdzały właśnie to, co ja czuję, to, co ja odbieram. Także to tym bardziej mnie cieszy, nie? Ale tu wcale nie musi być towarzystwa wzajemnej adoracji. Tu po prostu jest to, co ja czuję, to przekazuję. I jak wy to odbieracie, to ja też to odbieram i też się bardzo cieszę. Przejdę może do informacji, bo tak jak powiedziałem, jutro jest piątek, jutro nie dam rady nagrywać. Może mi się coś uda w niedzielę albo w poniedziałek. Zobaczymy, co tam się wydarzy też. Chociaż jest tyle informacji, że można by codziennie minimum godzinę nagrywać. Ja może przejdę znaczy mam takie punkty tutaj wypisane. Chciałbym zacząć od Trumpa, potem Putina, potem chciałbym do Paryża pójść. No i później, tak jak zawsze, parę ciekawostek, 10 kilometrów. Nowe trzęsienia ziemi w Polsce, w nowych miejscach. Do tej pory tam nic jeszcze nie było, także to dla mnie to jest potwierdzenie, że te skany, które się odbywają, to nie są po to tylko, żeby latać. No i potem jeszcze parę innych rzeczy. Także zapraszam do oglądania. Zaczynam od Trumpa. Już mam. Się zasłaniłem sobie ekran, żeby nie było wszystkiego widać, także zaczniemy od Trumpa. I to jest tak, no Trump zapowiedział, że we wtorek będzie prawdopodobnie aresztowany. Do tego nie doszło. Dobrze albo niedobrze, nie wiem. Jakby doszło, to by może szybciej to się wszystko skończyło, ale to się dalej przeciągnęło, bo praktycznie wyszło na to, że ten prawnik, ten sędzia, którego chciał oskarżyć, sam był uwikłany w inne matłactwa i też ukrył 600 stron, to tu jest chyba ten artykuł, ukrył 600 stron. Alvin Bragg, finansowany przez Sorosa, to jest pierwsze. To jest artykuł z gazety. Przyłapany na ukrywaniu prawie 600 stron obciążających dowodów z wielkiej ławy przysięgłych Nowego Jorku w sprawie Trumpa. Także ukrył w tej sprawie 600 stron. To właśnie dlatego oni to wszystko wstrzymali i teraz ma to lecieć dalej. Ale tu Wam pokażę właśnie, co się działo we wtorek w Nowym Jorku. Wiem, że są ludzie też z Nowego Jorku, także. No tak to wyglądało. Wszyscy czekali na sensację. Wszyscy czekali na sensację, no nic się nie wydarzyło.
nic się nie wydarzyło. I teraz było też podejrzenie zamachu bombowego w sądzie na Manhattanie przed przesłuchaniem Trumpa i po prostu to też tam nic się nie wydarzyło też z tego powodu. Także to są te dwie informacje. Tu mam taki filmik właśnie, to ja tu przed chwileczką sprawdzałem, bo to nawet było u Simona Parksa na kanale i na stronie internetowej, że to jest z Nowego Jorku, wsparcie dla Trumpa. Tu właśnie też pisze, że to jest właśnie przed rzekomym aresztowaniem Trumpa. Tylko właśnie mi tu nie pasuje na tym zdjęciu. To są zdjęcia z Nowego Jorku. Jak ktoś to może potwierdzić, to proszę, bo tu są zielone drzewa i tu mi trochę nie pasowało, nie? Chyba w Nowym Jorku jeszcze nie ma tak zielono. Trump ma na pewno wsparcie. Teraz jeszcze zauważyłem, że nie mam głosu, już daję głos. To mi po prostu nie pasuje. Potwierdźcie, czy to może być prawdą, czy nie, bo to za zielono mi tam jest. Znaczy, Trump ma na pewno wsparcie, ale. No, to by było to. Tu jest właśnie taka karykatura, że Soros tego sędziego wystawił. Także ten sędzia też na pewno ma swoje za paznokciami. No i tak ta zabawa trwa w nieskończoność, nie? Będą wykańczać wszystkich po kolei. Tu jeszcze raz to nazwisko tego sędziego, żeby zapamiętać, bo to mi się wydaje warto. Breck, Alvin Breck, finansowany przez Sorosa. I tu właśnie jeszcze mam do tego takie podsumowanie. Klucz. No tu u góry też właśnie, jeszcze jak Trump był na urzędzie, znaczy nie jest dalej na urzędzie, tylko trochę inaczej. Tu go nie widać, on tu stoi, ale wsparcie policji w Nowym Jorku, także tam się na pewno nikt nie odważyłby, żeby go tam zamykać. Tu jeszcze raz z tymi kluczami historię. No i to ma naprawdę sens z tym kluczem właśnie z UPU, że Trump jest szefem wojska. Ja wam to przeczytam jeszcze tutaj, to co przygotowałem. Klucz, który otwiera wszystkie drzwi. Donald Trump jest w posiadaniu klucza do UPS. UPU to by było dokładnie, nie? Universal Postal Union. I nie nadejdzie to przed 2024 rokiem. I mała podpowiedź co do upadku banków. Jeżeli kabała mogłaby nadal działać, to nie wycofałaby swoich środków z rynku kapitałowo-finansowego tygodnie temu. Tam była taka sytuacja właśnie, że oni wycofywali kapitał i jeszcze dzielili kasę. No zobaczymy, to jest, znaczy ja w te tematy nie chcę wchodzić, bo banki dla mnie to jest czarna magia i tak. I dopiero jak to naprawdę będzie widoczne, to wtedy możemy się wszyscy cieszyć. W każdym razie zero zaufania do banków. Wszystkie rządy kabały zostaną aresztowane, system upada, bądźcie cierpliwi, jesteśmy blisko. To było z kanału Henninga Riedigera. Pił plus, 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 chyba trzy plusy. I tu jeszcze raz właśnie to zdjęcie na Il Donaldo Trumpo, to jest też kanał na Telegramie, podpisali to, że to zdjęcie podpisali, Trump jest gotowy. Także cokolwiek by to miało znaczyć, no zobaczymy dalej, nie? Przejdziemy może teraz do Putina, bo w tym momencie jak jest zadyma z Trumpem, to w Rosji się bardzo dużo wydarzyło. Znaczy nie wiem jaka kolejność była, może zacznę od Mariupola, bo to było z weekendu chyba jeszcze. Putin pojawił się w Mariupolu.
нами, Владимир, это школа с бассейном. Вот это? Да, вот, вот прямо перед нами огром. Такой с мягким покрытием, чтобы дети могли играть. Есть парк прямо с набережной, тоже сделать такие задания, крепости. Вот мы с вами сейчас, это вот мы когда въезжали, полностью сделаем освещение, лавочки, там смотровая площадка со стендами. Tu widać te zniszczone domy w Mariupolu, bloki. I też się już odbudowuje, zaraz będzie pokazywane nowe budynki. Czy to już są te odbudowane, to były stare pokazane. Tak, należy zaczynać znakomić się pobliżej. Спасибо большое, всего хорошего, до свидания. До свидания. То są odbudowane nowe budynki. Kijowski teatr był вот такой уже восстановлен, а сегодня był tam 15 апреля готовы дать первый спектакль с нашей стороны. No i odleciał. Tu do tego właśnie jest ciekawa informacja, że tak sobie bez problemu tam doleciał. Dlaczego Zełenski pozwolił Putinowi na wyjazd na Ukrainę? Gdzie jest ochrona przeciwlotnicza? Gdzie są żołnierze? Dlaczego Ukraińcy nie boją się Putina? Ci mieszkańcy właśnie, nie? Dlaczego nakaz aresztowania nie został wykonany? No był w państwie na U i tak dalej. Pytania za pytaniami. Też przez weekend chyba spotkał się Putin z 40 prezydentami albo przystępnych i w celu właśnie tam były anulowane długi, były nowe umowy podpisywane. Także tu po prostu idzie wszystko właśnie pełną parą z innej flanki. I potem najważniejsza wiadomość to praktycznie 20, czyli w poniedziałek przyjechał Xi, prezydent Chin przyjechał do Putina. Уважаемый господин председатель, дорогой друг, добро пожаловать в Россию, в Москву. И там właśnie były też bardzo ważne umowy podpisane. Gdzie ja to mam teraz, żeby tutaj to pokazać od razu? O, tu jest, a to może po kolei, żeby się nie zagubić w tych filmach. Tu po prostu widać na tych filmach, jak oni są bardzo zżyci sobą, że bardzo zaprzyjaźnieni. Putin odprowadza go do samochodu. Lecimy do następnego. Jest też ciekawa właśnie, to było heute, to jest austriacka gazeta i znowu ta siedemnastka. Ta siedemnastka właśnie, czyli wskazanie na Q, na plan. I tu też można być, znaczy można to zawsze znaleźć, jak się chce. Ale też, jeżeli ktoś akurat podaje 13:17, no to też jest podejrzane, że akurat taka godzina, nie? Tu właśnie chiński prezydent Xi Jinping. Xi Jinping, zu Besuch, czyli w odwiedzinach u Władimira Putina. Tu jest taka właśnie też fajne wideo, to jest też chyba powiązane, bo to było
Nie wiem, czy to jest z Rosji, czy z Chin, ale tu właśnie to jest jakiś minister i on właśnie mówi, że USA powinni się odczepić w końcu od Chin, od dyktowania handlu i współpracy pomiędzy Chinami i Rosją. 中方在乌克兰问题上的方针归结为一句话, I że powinni jak najszybciej 就是劝和促谈, rozwiązać pytanie w sprawie Ukrainy. 就是谁在拱火递刀鼓动国际社会有目共睹我们敦促美方切实反思自身所作所为 Tutaj tytuł z niemieckiego czasopisma. Teraz boi się Zachód tego najgorszego, ale oni po prostu idą, handlują w najlepsze. Takie były potwierdzenia, że już 2/3 handlu jest rozliczane w rublu i w walucie chińskiej. Dolar odchodzi do lamusa. To jest bardzo ważna informacja. Tu jeszcze a propos tego zatrzymania, aresztowania Putina. To chyba Medwiediew powiedział, że nikt nie będzie Putina aresztował. On będzie aresztował wszystkich. Także to też jest bardzo wymowne, nie? On będzie aresztował wszystkich. Tu jeszcze mam parę innych. Tu jest chyba po polsku też, zaraz zobaczymy. A to muszę jeszcze raz zobaczyć. O, tu właśnie jest tak napisane, że zmieni się. Nastąpią takie zmiany, które od 100 lat się nie zdarzyły. I my będziemy razem z Chinami, czyli Rosja i Chiny, będziemy te zmiany razem przeprowadzać. Życzę mu dobrej podróży i się rozstali w przyjaźni. Także to jest. Jeszcze raz tu powtórzę właśnie, że nastąpią Veränderungen, czyli zmiany, których nie było od 100 lat. Nie? To jest bardzo, bardzo fajna informacja, bardzo fajny przekaz. O, tu jest właśnie to o tym handlu. Und eben da wird es jetzt für Geschmäckler ganz interessant. 2/3 des Handels zwischen Russland und China, die hat man also schon in Yuan und Rubel abgewickelt. 2/3 handlu już jest płacone w juanie i w rublu. 2/3, das soll künftig auf 100% ausgeweitet werden. Und że w przyszłości miałoby być 100%, na razie jest 2/3. Man will auch die Drittländer in Asien und Afrika davon überzeugen. Das wäre ein Frontalangriff auf die Dollar-Hegemonie. I tak samo chcą w Azji i w Afryce, żeby wszyscy płacili właśnie w rublach albo w juanach, albo w walucie rosyjskiej albo w chińskiej. Bisher wird ja alles eben in Dollar abgerechnet, gerade. I przeciwko dolarowi do tej pory wszystko było w dolarze wyliczane, nie? Także tu jest jednoznacznie koniec dolara. Eben auch wenn es um Rohstoffe geht und das wollen Putin und Xi hier offenbar untergraben. Unseren Russland-Korrespondenten. To są bardzo fajne wiadomości. Tu jeszcze do tego mam. Oto jest też przy tym pożegnaniu. Władimir Putin pożegnał się z Xi Jinpingiem na schodach Kremla. Xi powiedział, teraz zachodzą zmiany, które nie miały miejsca przez 100 lat. Kiedy jesteśmy razem, poruszamy te zmiany. Putin, zgadzam się, Xi. Trzymamy się, drogi przyjacielu. Trzymaj się, drogi przyjacielu. Putin, dobrej drogi.
No i jak widzimy, dwóch mężów stanu tworzących historię na naszych oczach i doprowadzających do końca świata anglosaskiego. Bardzo fajne wiadomości. I tu jeszcze o tych państwach afrykańskich. Państwa afrykańskie znajdują się wśród liderów nowego, wielobiegunowego porządku świata. Putin na szczycie Rosja-Afryka 2023. To było teraz właśnie te ostatnie dni, weekend prawdopodobnie, nie jestem pewny. Wcześniej Putin ułaskawił dług państw afrykańskich o wartości 20 miliardów dolarów. Krajowe systemy energetyczne w niektórych państwach afrykańskich są w 100% finansowane przez Rosję. Putin, Rosja jest gotowa bezpłatnie wysyłać zboże do Afryki. Także widać, że coś się dzieje, że cały czas coś się dzieje. I tu jeszcze chciałem Wam potwierdzić to, za co sąd, Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze skazał między innymi Trumpa, skazał ten wyrok właśnie, który był przeciwko Trumpowi, za to, że uprowadził 35 tysięcy dzieci. I to jest ten filmik właśnie, co ja kiedyś widziałem, mi się go udało znaleźć. To było 22 lutego, czyli miesiąc temu. I ja wam ten filmik teraz pokażę. To jest ze stadionu na Łużnikach. Ze stadionu na Łużnikach i tam właśnie jest bardzo dużo dzieci i bardzo dużo wojska. No tutaj chyba tego komentować nie trzeba, to jest jednoznaczne. Zobaczcie sami. These Ukrainian children were present at a pep rally in Moscow. These children were saved by Russian soldiers. I explained about body language also. Look at the faces of these children. These are children that are full of hope. There is true love in how they watch him, how they look at him, their savior. This is not staged. In the United States, you will not find this footage because they don't want you to see the truth behind this war. They want you to follow their narrative that suits their agenda. If you know, you know. So the news report goes that these children were rescued by a Russian soldier. The West world will say that these children were abducted from the streets of Mariupol, Ukraine. Look at this girl crying. Look at these children. Look at their faces. Feel their emotion. What resonates with your gut instinct? Dear West world, Russian soldiers have saved over 35,000 children. This is something that you won't hear in the news in the United States. But Europe knows. We are aware in all of the rest of the world, the only ones kept in the dark are people of the United States of America. Ask yourself why. These children don't look abducted, as the West would want you to think. These children have been saved. What resonates with your heart when you look at these faces of these Ukrainian children that were saved? That is the truth. Tu w skrócie, na dole jest opisane, tu na pewno możecie czytać, tylko w skrócie 35 tysięcy dzieci uratowanych z Mariupola i z Ukrainy. No tego nie trzeba komentować. My wiemy, o co chodzi. Ale to jest właśnie znowu jak szataniści to odwracają właśnie, że w sensie mówią, że Putin ukradł te dzieci, wyprowadził je, a to praktycznie uratował 35 tysięcy dzieci. Te informacje były już w ciągu roku też, tam były różne sumy podawane w tysiącach. No i teraz no ten filmik właśnie z tego, ze stadionu Złużnik, no to jest naprawdę no ciekawy, nie? Ta pani mówi też tutaj, że tego w Stanach nie, to w Stanach nie było pokazywane i kto wie,
Ten wie. No. Także cieszę się, że mi się to udało znaleźć. I lecimy dalej. Ja czy mam nadzieję, że dzisiaj tak długo nie będę jak zawsze. Miałoby być krócej. Teraz przechodzimy do Paryża. W Paryżu zadyma od 3 dni. Wszystko się pali. Ja tu najpierw może, znaczy jeszcze raz wam pokażę, od czego się to zaczęło. To się zaczęło od tego, że właśnie chcieli podnieść wiek emerytalny z 62 na 64 lata i po prostu nie mieli większości i to bezprawnie po prostu podnieśli to i to wywołało zamieszki. I tu jest takie fajne porównanie rentę, czyli emerytura z 62 na 64, wojna domowa we Francji, a takie porównanie do Niemiec, emerytura, bo my już mamy tutaj 67, od 67 i chcą 70 prowadzić, no i wszyscy śpią, nie? Tak jak zawsze. Ale odnośnie śnięcia, to ja wam zaraz jeszcze też pokażę, bo mam taki okentrajs przygotowany, to też to daje do myślenia. Tu jeszcze mam też, to było, no Paryż płonie. Tam jest, na dodatek jest to, że śmieci nie są wywożone już od paru tygodni. Nie wiem, czy to już będzie miesiąc, czy jakoś tak, 3-4 tygodnie już. I po prostu to stoi wszystko na ulicach i dlatego też jest podpalane, nie? I jak bardzo dużo właśnie widać na tych wideo, że są pożary i to jest właśnie cały czas we Francji. Zaraz wam pokażę inne filmiki. Tu jeszcze też jest Frankfurter Allgemeine Zeitung, to jest niemiecka mass media, że właśnie jak ten reforma emerytalna została przeprowadzona. I tu też jest właśnie wskazówka znowu na to 17, nie? I tu też może być to właśnie, że to jest pod kontrolą, żeby ludzi obudzić, żeby w końcu ludzie wyszli na ulicę i wyszli na ulicę. I znowu jest ta 17 właśnie, nie? 1, 9, 2, 5, 17. Także i teraz tu jeszcze tak samo. Ta liczba, która miała być osiągnięta, 278 głosów, czyli 2 plus 7, 9 plus 8, 17. A tu druga liczba właśnie głosów, 287. I to było też 2 plus 8, to jest 10 i 7, 17. Także to są jawne przekazy, że to jest pod kontrolą. I teraz wam pokażę, co się dzieje w Paryżu i we Francji, bo to cała Francja płonie praktycznie tam. Dziękuję za komentarze. Piszcie też, bo to są ważne informacje. Ci, co tam mieszkają. Pani Barbara nam chyba wysyłała też. I tak samo mam prośbę, nie próbujcie mi wysyłać żadnych filmów ani materiałów, bo te materiały po prostu już na drugi dzień są nieaktualne, a ja po prostu nie mam czasu, żeby tego obrabiać, nie? Także tu na tyle właśnie, co daję radę, to wam pokazuję to, co znajduję. I tu mam też, tu jest z Twittera właśnie i to też są, to są dzisiejsze obrazki. Policja.
Tu jest Rouen. Tu jest zdjęcie akurat. Tam to jest. Więc. Asylia. Vraiment ce petit feu. Oh, c'est les émotions. En direct du rond-point de Fessines, action de blocage. Une voiture. Hein? Tu veux rire? Lille. C'est le mot qui était juste à côté. Chambéry. No możecie sami to sobie pooglądać. Tu w tym momencie jest jeszcze taki kanał YouTube, Just As It Is. I tutaj też są właśnie albo wideos, albo live'y. I tu też są właśnie relacje z Paryża. No tu jest akurat live. Teraz jest godzina 18:53. Protesty przeciwko Macronowi i jego reformie. No i to jest na żywca, nie? Także jeżeli ktoś chce, to sobie zobaczyć. Właśnie tu jest ta strona na dole. Just as it is po polsku. Także Paryż płonie i to już jest trzeci albo czwarty dzień teraz. Tu oczywiście, jeżeli chodzi o Paryż, to zapraszam Was do Franka Kozłowskiego i tu na Telegramie u Franka Wizje Wizjonen albo na jego audycję i to jest też na Brighteon. Tu mam Franka też. Brighteon też Wizje Wizjonen. Tu są audycje od Franka, także zapraszam. Jeżeli chodzi o Francję, no to jest pierwsze źródło. Frank tu też dał właśnie dzisiaj spotu Le Havre. Także widać, że się nie patyczkują. I tu też Frank jeszcze dał, o tu jest taki właśnie największy wiadukt. Ja to może przeczytam po polsku. Mont Saint-Nazaire, najdłuższy most we Francji. Jest dziś zamknięty od godziny 6 rano. Te portale, czyli tam te przejścia, wszystkie te bramki były porozwalane, pooszczelane, podobnie jak radary. Także tu, zobaczcie, tu widać ten most. Także Francja.
No, ciekawie się dzieje. Ciekawie się dzieje. Przechodzimy dalej do informacji. Zobaczymy tutaj, co my tu dalej mamy. Tu mam w punkcie dalej do moich notatek z tego Odnera. I tu mam właśnie coś ciekawego było o cemencie. I to mnie też, ja już to 10 razy może czytałem, ale dzisiaj to do mnie tak naprawdę dotarło, bo to jest, znaczy dzisiaj zobaczyłem, że jest patent na to, to jest szok. Były takie informacje właśnie o zamknięciu meksykańskiego szefa Cemexu, to jest firma, która produkuje cement. Cemex. No też wiadomo, powiązane wszystko z czerwonymi tarczami. No, tu jest Cemex. Na całym świecie właśnie handlują cementem. Ja ostatnio też cement kupowałem i też chyba się Cemex nazywał. Ja na to nie zwracam uwagi. To jest automatycznie wszystko. Potrzebowałem cementu trochę i to tam było 2-3 kilo, ale z tego co pamiętam, to był Cemex chyba. Muszę to sprawdzić jutro. I tu zobaczcie, to jest nieprawdopodobne. Cemex. Tu jest patent. Ja po prostu wpisałem w przeglądarkę Google. Znaczy, ja mam tą inną przeglądarkę, ale wpiszcie sobie sami. Użycie krwi w cemencie. Jak to wpisałem, a tu może jeszcze to przeczytam i wtedy lecimy dalej. A nie, to już jest stara wiadomość. I w tym momencie, jak wpisałem właśnie krew, cement i patent, to mi wyskoczył amerykański patent wykorzystanie krwi w przemyśle cementowym. Zaprawowym, betonowym do pozyskiwania materiału rozjaśnianego. Niniejszy wynalazek dotyczy zastosowania krwi w budownictwie i przemyśle budowlanym, gdzie krew i ekstrakty krwi zawierające hemoglobinę stosuje się jako koloidy napowietrzające. Chodzi o to właśnie, że hemoglobina bardzo dobrze wiąże i przez to ten cement jest taki dobry. Niniejszy wynalazek dotyczy nowego zastosowania krwi, w szczególności zastosowania krwi w przemyśle cementowym, zaprawowym, betonowym itd. Także to jest straszne. To jest straszne. I tu jest właśnie ten patent, United States patent z 1980 roku już. Odnośnie właśnie użycia krwi. Tu może pokażę, żebyście mogli sobie to sprawdzić. Ale to wystarczy wpisać, to wyskakuje od razu. To nie jest żadna tajemnica. I tu po prostu ja byłem w szoku, nie? Jest ta cementownia właśnie meksykańska, była zamknięta. Tu w Niemczech też właśnie było, ostatnio wam chyba mówiłem, czy w ostatnich programach, że cementownie jakieś przeglądy robią przez 3 tygodnie w cementowniach. W ostatnich 2-3 latach było bardzo dużo cementowni zamkniętych i to jest też powiązane z tymi wszystkimi zakładami mięsnymi, masarniami i tak dalej, nie? Także jak ktoś, znaczy nie będę nic więcej mówił o mięsie, bo to, no to jest straszne po prostu. My naprawdę nie wiemy, jeżeli ktoś jeszcze mięso je, co my jemy, nie? I też były te największe masarnie właśnie w Niemczech, one były parę miesięcy pozamykane. I to też wtedy z powodu rzekomo pandemii, z powodu wirusa na C i tak dalej. A tak naprawdę my nie wiemy, co oni tam robili. Nie? Tylko chciałem wam to też jeszcze teraz pokazać właśnie, że jest takie coś właśnie jak patent. Tu jest ten numer, możecie sobie sprawdzić. No, byłem w szoku, naprawdę. To wam chciałem obowiązkowo pokazać. I teraz może lecę, to może zamknę, żeby już mi się to nie pamiętało. Lecę dalej. Tu mam parę takich informacji
odnośnie tej linii gazu, która została we wrześniu 2022 rozwalona. I to jest informacja z wczoraj. Hersz to jest ten, jak on się nazywał? Seymour Hersh, czy jakoś tak, to jest ten dziennikarz 85-letni amerykański, który stwierdził właśnie, że Scholz, czyli kanclerz niemiecki, pomaga USA w zacieraniu śladów w ataku na tą linię gazu wtedy, we wrześniu. Także tu, no to jest zdrada stanu. Jeżeli Scholz rzeczywiście tam maczał palce, żeby zacząć ślady, a sam to robił albo pomagał, żeby to i wiedział o tym, no to praktycznie to jest po wszystkim. Tu dla nas też nic nowego, bo my o tym wszystko wiemy. Tu chodzi o to, żeby masa się o tym dowiedziała. Seymour Hersh nazywa się ten dziennikarz. Także w New York Times to było, to jest właśnie chyba z New York Timesa. I Olaf Scholz jako jeden z udziałowców tego zamachu. No to są super wiadomości. Żeby tylko masa się o tym dowiedziała. Berliner Zeitung, czyli gazeta berlińska, Seymour Hersh zu Nord Stream. Olaf Scholz w maskowaniu brał udział. Także dzieje się, naprawdę się dzieje. Tu trochę inaczej, bo to mi wpadło w ręce, ale to już też był temat z tymi rękami zawsze, jak to w końcu jest, czy to są dobrzy, czy źli, czy... No nie, to wszystko i tak wyjdzie wcześniej czy później. Ten symbol. Właśnie tu wam pokażę, właśnie, żeby było go widać. Ten symbol to nie jest taki symbol, tylko to jest taki symbol. Tak jak tu widać właśnie u Trumpa. I ten symbol wykorzystujący wszystkie palce każdej dłoni, jest przeciwieństwem trójkąta, czyli tego wiemy, co Merkel zawsze robiła i inni, używanego przez kabałę. To jest punkt miecza, który będzie odcinał głowy pedofilów. Także jeszcze raz właśnie, żeby to zobaczyć i odróżnić. Tu chciałbym jeszcze wrócić do Nowego Roku. To wam chciałem ostatnio już pokazać, ale to muszę wam pokazać, bo to jest bardzo fajne. Ostatnią wieczerzę Leonardo da Vinci znają wszyscy. Może u niejednego w domu wisi. I teraz tu jest taka analiza właśnie miesięcy i znaków zodiaku. Tu niestety to jest po niemiecku, ale znaczy ja na tych znakach też się za bardzo nie znam. Ale tu jest Jungfrau, to jest panna na przykład, a waga i tu jest waga, nie? I tu są właśnie te znaki zodiaku po kolei. Tu są miesiące akurat od marca, czyli marzec, maj, sztyr to jest byk, potem jest maj, czerwiec to są bliźniacy, potem juli, rak, juli, czyli lipiec, rak, sierpień, lew, potem jest panna, waga, Skorpion, czyli na przełomie września i października. Potem jest strzelec, koziorożec, wodnik i ryba. No patrz, no wszystkich poznałem. Szok. Nie wiedziałem, jaki dobry jestem. I tu właśnie to jest, że zaczyna się ten obraz od marca, czyli trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy miesiąc. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 miesięcy. I potem 6 miesięcy po prawej stronie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, z tym, że styczeń właśnie się zaczyna od Wassermana, od wodnika i potem jest, w lutym jest ryba. I teraz właśnie opis.
Kochani, żyjemy w prawdziwie transformacyjnych czasach, ponieważ doświadczamy równonocy. Równonoc właśnie była w poniedziałek wieczorem z 20 na 21 marca. Oto interesujące ujęcie tego, co wyraża 12 apostołów, czyli czas, słońce, księżyc, męskość, kobiecość. Każdemu apostołowi z ostatniej wieczerzy, z tego obrazu z ostatniej wieczerzy, przypisany jest miesiąc i Jezus tworzy centrum, słońce. Słońce równa się syn. Po jego prawej stronie jest Jan, czyli Maria Magdalena, dziewica, bo to widać, że to nie jest facet, tylko kobieta. Tak samo jak nie wiadomo, czy to wszyscy apostołowie nie byli kobietami, bo ostatnio też takie coś słyszałem. Także my musimy na te informacje być naprawdę bardzo otwarci, bo to po prostu trzeba sercem wszystko brać, a nie głową. Bo na głowę, jak ktoś to bierze, to zawsze przyjdą jakieś logiczne fałszerstwa, albo jakieś wspomnienia, że ktoś tam coś powiedział, a książka napisała, a pan profesor to powiedział. A tu po prostu te informacje trzeba brać sercem i każdy z nas powinien te informacje po swojemu przepuszczać przez serce i sercem to rozpoznawać. I tu jest właśnie tak, po jego prawej stronie jest Jan, Maria Magdalena, dziewica. Dziewica z trzema wykrzyknikami. Ponadto tu znowu dowód, że urodził się w połowie września, bo to też Zygfryd robił fajne wideo właśnie z 11 września, to już było, to wideo już chyba 2 lata ma. Wtedy właśnie jak mu się Jezus przyśnił i to było w tym czasie mniej więcej, jak były urodziny Jezusa, bo siedzi pomiędzy Panną i Librą. Libra to jest waga. I teraz wam pokażę, właśnie tu jest ten czas, pomiędzy, tu jest sierpień, a tu jest wrzesień. I tu właśnie to jest tak to jest ten, że ten wrzesień to akurat tu by był gdzieś 11, nie? Także to jest szok po prostu, nie? I teraz dalej. Stół zaczyna się po prawej stronie w miesiącu marzec, kwiecień, po prawej, czyli po lewej. Jak się patrzy, to po lewej. Stół zaczyna się po prawej stronie w miesiącu marzec, kwiecień. Tutaj początek równonocy, a więc prawdziwy noworoczny początek miesiąca, czyli to, co się teraz zaczęło w poniedziałek. I to Da Vinci pokazuje nam tutaj kalendarz roczny. Czyli Da Vinci wiedział. Każdego ranka słońce wschodzi. Sunrise, zonę. Jezus pojawia się ze swoim światłem, ponieważ jest słońcem i przynosi światło. Także to wam chciałem obowiązkowo pokazać. I teraz już lecimy dalej. Co mi tu zostało jeszcze? Teraz chciałem do 10 km, bo są te nowe trzęsienia ziemi w Polsce. Tu może zacznę, to było w Alpach teraz, też w poniedziałek chyba. 20, to było w poniedziałek w Alpach. I zobaczcie, to jest, ja tu miałem wam przygotować jeszcze ten ubod. Ci, którzy jeszcze nie oglądali, ja to muszę wam pokazać jeszcze. Ubod, gdzie to mam? A mam tutaj. I to był ten filmik, ja od tego właśnie zacząłem. To była inspiracja dla mnie właśnie, żeby ten kanał otworzyć i te filmy pokazywać. I to jest właśnie stara mapa tuneli podwodnych. Ta mapa będzie, jest teraz w przygotowaniu, ona będzie cyfrowo fajnie zrobiona. Tu właśnie wam polecam. Coś mi się nie chce otworzyć. O, tu jest ta mapa. Tu przy okazji właśnie, tu były te trzęsienia ziemi gdzieś w pobliżu. Tu były te trzęsienia ziemi. Ale ta mapa właśnie jest zrobiona i z wielkim prawdopodobieństwem, że to jest mapa tuneli podwodnych.
dla łodzi podwodnych. I ta mapa właśnie będzie w przygotowaniu teraz, także to będzie bardziej widoczne. Tu może to nie jest tak atrakcyjne, żeby coś tu szukać, bo jest bardzo ciężko to przybliżyć i te miejscowości znaleźć. Ale to właśnie chciałem Wam zachęcić do obejrzenia tego filmu jeszcze tam. To jest linia specjalna Gdańsk, czyli GDGE, Gdańsk, Genewa. To było przed 3 tygodniami, chyba ten filmik. I tu właśnie w Alpach, no tu widać, że no takie trzęsienie ziemi to nie jest żadne trzęsienie ziemi. To widać, że to jest wykonane trzęsienie ziemi. To nie jest naturalne. Znaczy nie wiem, czy w ogóle istnieją naturalne trzęsienia ziemi. I tu mamy dowód też kolejny na to właśnie, że to jest w takiej ładnej linijce 3 trzęsienia ziemi. Także to wcale nie są naturalne. Tu jeszcze raz, o tu widać 1, 2, 3. W pięknych Alpach, tutaj to jest na wysokości Neuschwanstein, czyli tam, gdzie jest ten piękny zamek Füssen. Neuschwanstein to Wam jeszcze też pokażę, bo to wtedy fajnie się kojarzy. Może ktoś już był, widział w pobliżu. I wtedy można sobie te tereny przybliżyć. Ten zamek na pewno wszyscy znają. I to właśnie w pobliżu tam. O, tu jest właśnie ten zamek pod tą siedemnastką, no też pod siedemnastką fajna trasa. I tu w pobliżu właśnie są te były te trzęsienia ziemi w tych Alpach. Także to jest też bardzo fajne. Dzisiejsze trzęsienie ziemi w okolicach Ulm też było właśnie ostatnio przez weekend, znaczy teraz po weekendzie były te trzęsienia Baden-Württemberg, czyli tutaj w okolicach Stuttgartu. No i tego trochę tutaj było. Opis w gazecie właśnie, bardzo dużo ludzi dzwoniło, pytało się, co jest grane. Trzęsienie ziemi Baden-Württemberg. I tu właśnie 1300 zgłoszeń od ludzi, właśnie, że 1000, to sobie wyobraźcie, 1300 ludzi dzwoniło, pytało się, co jest grane, i w sensie zgłaszało jakieś szkody tam. Także, i tak samo właśnie było trzęsienie ziemi w Szwajcarii, w Zurychu, Luzanie, w Bernie i Lucernie. Nie jest podana głębokość. Ja teraz sprawdzałem też tam nie znalazłem, na jakiej głębokości to było, ale tu po prostu no, trzęsie cały czas, nie? Trzęsie cały czas. I tu wracamy dalej do tego. Tu Wam to zaraz pokażę jeszcze raz, omówię. 10 kilometrów, właśnie tu też Baden-Württemberg, a to właśnie było 10 kilometrów, jest podane. W pobliżu Friedrichshafen, to jest też tam w rejonach Bodensee, jeżeli się nie mylę, Friedrichshafen. Tu jest trzęsienie ziemi w Rumunii na 10 kilometrach. I tu jest właśnie to trzęsienie ziemi poniżej Warszawy. Dokładnie pomiędzy Puławami, Kielcami a Stalową Wolą w środku. Tutaj Jurek jest specjalistą. Jurkowi to już wysyłałem. On mówi, że tam ma rodzinę, także pozdrawiamy rodzinę, jeżeli oglądają. Ale w szczególności pozdrawiam Jurka. Jurek dziwnym trafem tam, gdzie trzęsienia ziemi, to on tam kogoś miał albo mieszkał, albo zna te tereny. Także. Tu nie było na 10 kilometrach, ale było trzęsienie ziemi. Ale to też świadczy o tym, że te tereny, jak są skanowane, ja te skany Wam pokażę, to wtedy widać, że te skany nie są na daremno. Tam to jest zawsze skanowane, może nawet przez parę tygodni jest skanowane, a później są właśnie albo operacje jakieś podziemne, typu trzęsienia ziemi, albo są znaleziska bomb i tak dalej, nie? Także to nie jest bez przypadku wszystko.
O, tu jeszcze raz dokładnie. Hipocentrum 0, 0 na 0 to są jakieś tam też jakieś inne wstrząsy. Ja tego nie potrafię teraz opowiedzieć, ale to jest właśnie znak na to, że w tamtych rejonach właśnie coś się dzieje. Nie? Tu jest dokładnie Ostrowiec Świętokrzyski. No jak wiecie, to piszcie. Może coś słyszeliście, albo Hyperschall to się nazywa po niemiecku, ale ja nie wiem, jak to po polsku. To trzęsienie ziemi właśnie na 0,0. Ale to wiecie, o co chodzi. Tu jeszcze raz. W tym czasie właśnie były też inne trzęsienia ziemi tutaj w Niemczech. O, tu jest ta Badenia Wittenberg. Tu jeszcze raz to na Kamczatce 10 km. Tutaj właśnie było trzęsienie ziemi w Mannheimie i to specjalnie wam zrobiłem tutaj, bo to było pod uniwersytetem, nie? Uniwersytet Mannheim. Także tu jest bardzo, znaczy te powiązania są bardzo ciekawe, nie? Bo to albo szpital, albo przedszkole, albo uniwersytet. Albo w jakimś parku i to jest, no na takie coś trzeba, mi się wydaje, bardzo mocno zwracać uwagę. To by było chyba na tyle. Tak, to te trzęsienia żeśmy przeszli. Tu cały czas się pojawia Żeleński i Stanley Kubrick, także tu, żebyście sobie wiedzieli, kto to jest. Nie wiem, czy tato, czy wujek, czy klon, czy... No nie wiem, ale podobieństwo no, nie da się ukryć, nie? I teraz chciałem przejść do skanów. Skany i będziemy powoli kończyli, także nawet mi się to udało. Nie wiem, ile to już czasu jest, ale myślę, że trochę szybciej mi się udało, jak zawsze. Skany postaram się szybko. Jeżeli kogoś to nie interesuje, to bardzo dziękuję za uwagę. Tu jest ciekawa informacja właśnie, a tak przyplatam te informacje ze skanami. To jest ambasador Polski we Francji. I on się wypowiedział w telewizji. Polska wejdzie w bezpośredni konflikt zbrojny z Rosją, jeżeli zostanie, znaczy to są te U, państwo na U zostanie pokonana, mówi ambasador we Francji. Jeżeli Ukraina nie będzie w stanie obronić swojej niepodległości, to nie mamy wyboru, będziemy zmuszeni do konfliktu, powiedział Jan Emeryk Rościszewski. I znowu jest hiena Europy. Przeglądy Ukrainy i tak dalej. Także tu można sobie to zobaczyć. To było w telewizji francuskiej. I teraz lecimy do skanów. Tu postaram się szybko. Jak kogoś to interesuje, to niech sobie robi stop klatkę. Borne-Sulinowo. Tu w końcu widać to Borne-Sulinowo. Czaplinek. I tu poniżej kręcą. Także kwestia czasu, co tam wykręcą, co tam znajdą. Tu jest Jönköping, nie wiem gdzie to jest, ale to. Aha, B52 byli w Polsce, czyli B52 to jest ten bombowiec i dwa tankowce. Oto są te teraz tutaj. Czyli tam nad Bornem Sulinowym. Ja nie wiem, jaka to jest odległość, ale to jest. No widać, ile kółek tutaj kręcili, także to jest bardzo dużo. Jeszcze raz, o tu właśnie ten, który, co ta informacja była, Jönköping, to jest tu u góry właśnie. Tu jeszcze raz. Jeszcze raz.
Krajeński krajobrazowy, Zaborski Park Krajobrazowy. Także widać. Tutaj też nowe skany tutaj w okolicach nad Grudziądzem. Pod Grudziądzem. No i tu w centralnej Polsce, Warszawa, Siedlce. No tutaj też widać, że kręcą Siedlce. Siedlce. Tutaj też znowu. Tu jest przegląd właśnie, to było w poniedziałek 20. Zobaczcie, cała Polska praktycznie jest skanowana. No tutaj na wschodzie. Na Bałtyku jest bardzo dużo, potem wam pokażę jeszcze dzisiaj, bo też bardzo dużo skanów na Bałtyku. Także cały czas te same miejsca. No tu jeszcze raz. Tutaj jest taki podpis właśnie w języku niemieckim. Die Ostsee muss doch äußerst wichtig sein. Bałtyk musi być naprawdę bardzo ważny, że tam tak jest mocno skanowane teraz. Na pewno jest bardzo ważny i to wyjdzie wszystko. Tutaj jest B-52, czyli bombowiec znowu. On tutaj właśnie krążył w Polsce, potem przez Bałtyk poleciał do Talina, tam gdzieś krążył w pobliżu Sankt Petersburg i potem wrócił przez Szwecję z powrotem. O tu jeszcze raz, B-52 to są te bombowce. Tu jeszcze raz skany. Tutaj w okolicach Siedlec, znowu jakiś inny, wyżej. Okolice Grudziądza, powyżej, poniżej. Bo tu jeszcze raz P8, czyli ten od łodzi podwodnych na Bałtyku. Tu właśnie to trzęsienie ziemi, co przed chwileczką pokazywałem. To było gdzieś tutaj. Teraz tu są akurat dwa, potem chyba doszło trzecie. Ale tu jest bardzo ciekawa tabela. To było z austriackiej strony internetowej. Tu są też bardzo fajne reżerże od Q Bona. Królowa Bona może, czy nie wiem, taki pseudonim. Ale tu widać 19 marca, czyli to było w sobotę. 10 km, patrzcie, 10 km, 10 km. Szpac Tyrol, to jest w okolicach Innsbrucka. 1, 2, 3 trzęsienia, potem tu znowu dalej Steiermark. Steiermark to jest tutaj gdzieś od Salzburga. Ale tu po prostu chciałem zwrócić uwagę na te głębokości. Nie? 10 km, Steiermark. Tu jest 11 km, 7 km, 12 km Innsbruck w Tyrolu. I tu właśnie na samym dole Steiermark znowu, Mauthen, czy trzęsienia ziemi. Także, a tu jest, to już jest data jeszcze, to było wcześniej w marcu jeszcze. Ale tu chodzi właśnie o to, żeby zobaczyć, jak to wszystko przebiega i że to przeważnie jest na 10 kilometrach. Te ostatnie właśnie trzy trzęsienia ziemi to było w Szwac. Szwac to jest mniej więcej tutaj. To by było to. I tu właśnie też od razu jest porównanie do tej mapy tuneli łodzi podwodnych, którą wam przed chwileczką pokazywałem. I tu też, no patrzcie, to nie da się wykluczyć, że to nie. Znaczy może być, że są dwa tunele, czy trzy nawet, ale tu ta mapa właśnie tych łodzi podwodnych no pasuje w tym momencie na 100%. U-Boot Tunnel Karte Österreich, czyli mapa łodzi podwodnych w Austrii. W Alpach dokładnie.
Lecimy dalej. A tu właśnie ten B-52, on się właśnie zapuszcza tam do Petersburga. I tu jest też, w sensie teraz będzie oczekiwana reakcja Kremla. Dzisiaj były takie tytuły właśnie, że Medwiediew się wypowiadał, że chce zbombardować ten Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze, a potem Berlin, za to, że Berlin popiera właśnie aresztowanie Putina. Także tutaj no, dzieje się dużo. Tu jest Bałtyk właśnie. Bałtyk 21, czyli we wtorek. Skany na Bałtyku. Tu jest wtorek już w Polsce. No zobaczcie, znowu. I tu jeszcze dodatek nad Krakowem. Tu nie będę komentował, sami sobie zobaczcie. Kogo to interesuje, to niech sobie tam przybliży, zatrzyma i obserwujcie niebo. Tu jest Olsztyn. Tu do tej pory jeszcze nie było takich skanów tutaj w Olsztynie. Olsztyn, Braniewo chyba tu jest u góry. Grudziądz, Olsztyn, Braniewo. No, także ciekawe, ciekawe skany. Tu. Ktoś do Japonii się wybierał, ale nie pamiętam teraz. Aha, nie, to była delegacja japońska, która była w tych terenach właśnie Adany, tam gdzie są do dzisiaj te trzęsienia ziemi w Turcji. Czyli tak jakby sobie przylecieli pooglądać, czy nie wiem po co. I wracałem z powrotem do Japonii. Tu znowu znalezisko bomby w Darmstadt. Na 5 kilometrach tym razem. Tu jeszcze raz Polska, to znowu dzień dalej, czyli środa, 23. I Bałtyk. Tu właśnie widać okolice Gdyni, Gdańska. I te wszystkie skany. Tutaj Częstochowa, no to tu już jest standard też. Tutaj zaczynał akurat krążyć. Tu jest praktycznie od samego. Tu właściwie były pierwsze skany, jak sobie dobrze przypominam. Powyżej Częstochowy. Jest takie podejrzenie, że tam był poprzedni klasztor, ale nie wiem, czy to jest plotka, czy rzeczywiście. Są tacy, co mają taką wiedzę. Także jeżeli ktoś coś wie, to proszę pisać. Czy coś jest na rzeczy, że w tym miejscu jakiś poprzedni klasztor był z Częstochowy. Tu jest też nowy skan, bo takich skanów jeszcze nie było. W takim układzie. I tu też ciekawe, te samoloty przyleciały z Wielkiej Brytanii. United States, amerykańskie samochody, ale z bazy z Wielkiej Brytanii. I też tutaj właśnie nad Gdańskiem i takie śmieszne skany, nie? I tu właśnie wam porównanie do Bodensee. Tu właśnie gdzieś są te tunele też, te, na dole Bregenz, te tunele łodzi podwodnych, ale tu też są klasyczne skany. Skanują cały czas. Czy to czasami nie było po tym trzęsieniu ziemi właśnie teraz? Też może być. Bo tu jest właśnie Badenia-Wittenbergia. O tu jeszcze raz Bregenz, okolice Bodensee. Tu jest nad Krakowem 22, czyli w środę. Krzeszowice, Kraków, Słomniki. Tu jest właśnie bardzo ciekawe wideo, to było 20 marca i tu są takie odgłosy. Ja mam nadzieję, że to dobrze będzie słychać. I tu trzeba się wsłuchać w to.
Jeszcze sprawdzę, czy mam głos włączony. Trąby? Ciekawe, nie? Tu jest Pasadena, kolejny pożar w Stanach. Fabryka się pali. Tu jeszcze raz Pasadena w Teksasie. No, pali się. Teraz bardzo ciekawa wiadomość w Niemczech, Hamburg. Duże statki nie mogą wjeżdżać do Hamburga, także to jest ciekawe. Od poniedziałku też zaczyna się w Niemczech strajk w środkach masowego, znaczy w środkach transportu. Pociągi, autobusy i tak dalej, samoloty chyba też. Bo tu chyba mamy jeszcze taki z Frankfurta, a to już oglądaliśmy, to jest ten most we Francji. Tu jeszcze raz mam skany, to było dzisiaj. Także jesteśmy na bieżąco, dlatego chciałem to dzisiaj zrobić, bo było bardzo dużo skanów w Polsce. To są te skany dzisiejsze. I tego też jeszcze nie było tutaj. To jest też nowy skan. I tak samo Bałtyk. Zobaczcie, co się na Bałtyku dzieje. I tego też jeszcze nie było. Tu akurat jest to miejsce, gdzie było to trzęsienie ziemi, nie? O, tu właśnie jest ta informacja z Frankfurtu. Poniedziałek, strajk, także może być, że w poniedziałek po prostu klęknie wszystko, no zobaczymy, jak to dalej się potoczy, ale fajnie by było, jakby było tak, jak we Francji. Tu jest ten brytyjski militarny samolot nad Bałtykiem. Gdynia, Słupsk. I tu mam porównanie właśnie do Stuttgartu. Wam chciałem zrobić, żebyście widzieli, że też ja tutaj się koncentruję głównie na Polsce, ale cała Europa jest skanowana. I tu jest też, to jest informacja z dzisiaj. Frankfurter Allgemeine Zeitung.
że tu jest, że powstanie nowy garnizon. Bis jetzt keine. To znaczy, że powstanie nowy garnizon amerykański w Europie Wschodniej. I w Warszawie jest już ta prezencja wojsk widoczna. Znaczy, w Warszawie ogólnie chodzi o Polskę. Z tego co wiem, to chyba 7 tysięcy wojsk amerykańskich jest, 7 tysięcy Amerykanów jest w Polsce teraz. Dla porównania w Niemczech zjechało przez ostatnie 3 lata ponad 600 tysięcy. Także to jest nic w porównaniu do Niemiec. I tu właśnie USA otwarli garnizon w Poznaniu. I to by była chyba ostatnia wiadomość. Jeszcze miałem ten chemtrails, tylko nie wiem, gdzie to teraz mam. Kubryka wam pokazywałem. Ten chemtrails muszę znaleźć, bo to jest. O, tu jest to. O, tu są, tu zobaczcie, tak to wygląda czasami, jak się przyjrzycie na niebie. Znaczy, tu z tego co ja obserwuję, to tu jest też ciekawe właśnie, bo pisali, niektórzy piszą właśnie, że te skany to jest rozprowadzanie chemtrails. To nie jest tak. Bo to widać właśnie po tym, że to są proste, czy krzyżówki są po prostu, nie? Znaczy jest krzyżowane to wszystko tak albo tak, a nigdy nie ma kółka. Nigdy nie ma kółka. Przyjrzyjcie się na te smugi z chemtrails i to nigdy nie ma tak, że są kółka. Teraz jeszcze raz wam ten tekst pokażę. I tak, to toksyczne chemtrail nie tylko manipulują pogodą, ale są również wchłaniane do organizmu przez drogi oddechowe i wywołują sztuczne zaburzenia w mózgu, których człowiek nie jest w stanie dostrzec. Tak zwany inteligentny pył. Zaprogramowana technologia, która przejmuje twoją świadomość. To zakłócenie mózgu jest wywołane wszystko to przez manipulacje atmosferyczne, czyli chemtrails. Nawet jeśli przejmują one tylko 10% objętości twojego mózgu, to wystarczy, abyś zasnął, abyś się nie obudził, żebyś nie wiedział też, co jest wkoło ciebie grane. Bo nie da się wykorzystać więcej jak 10% mózgu. No my wiemy, że to jest cały czas niewykorzystane, to co mamy tutaj pod włosami. Ci, co mają, to mają. Ale w tym sensie, że jest bardzo, bardzo małej wielkości, jest mózg wykorzystywany. No i w tym momencie, jak jeszcze jest zatruty, no to już się naprawdę nie ma co dziwić, że większość ludzi nie ma pojęcia, co jest grane, albo że te informacje, które my przekazujemy, albo wiemy, nie przechodzą dalej. I tu nawet widać, nawet jakieś słońce, to też ta pogoda jest zrobiona. U nas też było tutaj ostatnie 2 dni słonecznie, to mnie tak strasznie oczy piekły, że no wiem z czego, nie? Także też próbuję się odtruwać na wszystkie sposoby CDL, ceolit i wszystkie inne rzeczy, żeby się tego pozbywać, nie? Ale to jest wszystko tutaj, to co widać na tym niebie, to jest wszystko sztuczne, nie? Jeszcze zajrzę na skany. Czy coś nowego o Polsce? No tutaj skanują właśnie Schwarzwald, tam gdzie było trzęsienie ziemi w Baden-Württembergi. I tu widać właśnie te samoloty rozpoznawcze z radarami. No Polska już jest poskanowana. Nie ma nic.
Także dziękuję Wam za uwagę. Wszystko, co chciałem, to przekazałem, także piszcie. Bardzo dziękuję Wam za komentarze. Nawet typu ktoś właśnie pisał dzisiaj po południu, że nad Gliwicami trzy ciężkie samoloty transportowe, szare. To są właśnie takie informacje, w którym kierunku leciały. Kiedyś my to wszystkie, te wszystkie fakty będziemy mogli połączyć. I w tym momencie właśnie to jest o tyle ważne dla mnie, żeby to wszystko obserwować, bo nikt nam tego nie powie. My to musimy sami widzieć i my to możemy rozpoznać, ale najważniejsze, żebyśmy się w tym czasie teraz starali o siebie samych, o swoje rodziny, o swoich bliskich i to jest w tym momencie najważniejsze. To, co się dzieje, to, co się ma stać, to się i tak stanie i po prostu zaufajmy Bogu, bo bez Boga to ani do proga, nie? No, jest tak naprawdę, to jest, jak tak o tym wszystkim myślałem, to sobie pomyślałem, jak nad tym wszystkim nie ma jakiejś siły przewodniej, która z góry to wszystko widzi, no to jesteśmy zniszczeni, to tu nie ma nawet co szukać na tej ziemi. Ale jeżeli Bóg chce nam dać nową ziemię i chce nam dać nowe życie i chce wyczyścić tą ziemię właśnie z tego, co tu jest, no to naprawdę warto zaufać. I tym optymistycznym akcentem kończę dzisiaj. Wszystkiego dobrego i do następnego razu. Trzymajcie się.